Sławek, czy wiesz, co to znaczy być zdenerwowanym? Tak. Co to znaczy? Że ktoś tupie nogami, że ktoś krzyczy. Mhm. No i wtedy się idzie do mamy albo taty. I mama albo tata rozmawia z nim. A ty byłeś kiedyś zdenerwowany? Tak. Na kogo się zdenerwowałeś? Na brata. A co brat zrobił? Nie pozwolił mi jego zabawki pobawić się. Dymek, czy wiesz, co to znaczy denerwować się, złościć się, być zdenerwowanym? Tak, to znaczy, że ktoś kogoś denerwował i jesteś na kogoś zły. Mhm. I co się wtedy robi, jak się jest na kogoś zły? Idzie się do mamy i mówi się, kto to jest i gdzie on jest, to mama zabija do nikogoś, kto się tym sprawi. Lenka, czy wiesz, co to znaczy denerwować się albo być zdenerwowanym? Czy człowiek wtedy co robi? Krzyczy. I co jeszcze? Ma taką minę niemiłą. Jaką? Pokażesz nam? Jaką minę niemiłą robi? A ty się denerwujesz? Złościsz się? Czasami. A dlaczego? Bo ktoś cię co? Ktoś cię zdenerwuje, tak? I co wtedy robisz? Mówię mamie. Mówisz mamie? A krzyczysz? Trochę. A co cię denerwuje? Na przykład, że co ktoś zrobi coś niemiłego i cię denerwuje? Kajetan, czy wiesz, co to znaczy zdenerwować się? To znaczy, że ktoś jego wkurzył. Albo coś złego zrobił. I co się wtedy robi? Idzie do mamy albo taty. I co tata albo mama zrobią? Porozmawiają z nim. Bartek, czy wiesz, co to znaczy być zdenerwowanym? Tak. Co to znaczy? Że się złości. I co się wtedy robi? Krzyczy? Nie. To co? Idzie się do mamy. Idzie się do mamy, tak? A ty byłeś kiedyś zdenerwowany? Bardzo dużo razy. I kto cię denerwuje? A najczęściej to mój brat Szymek. A co robi Szymek, że cię denerwuje? Na przykład... Zabiera ci coś? No tak. I dzisiaj akurat z moich urodzin miałem zabawkę. On wziął bez pytania, a ja mu cały czas mówiłam, że nie. A on sobie wziął. Mhm. A ja mu mówię cały czas. Cię zdenerwował tym, tak? Mhm.